Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dziś z nami są posłanka Magdalena Biejat, współprzewodnicząca partii Razem, klub Lewicy. Dzień dobry. Minister Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry Państwu. Poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł Marek Sawicki, PSL Koalicja Polska, były minister rolnictwa. Dzień dobry. Oraz Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, Solidarna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach, a właściwie nawet można powiedzieć w ostatnich latach, z Brukseli i okolic docierały do polskiego rządu często takie kłopotliwe wieści. Tym bardziej zaskakuje decyzja TSUE o zmniejszeniu o połowę kar nałożonych na Polskę. Powodem nałożenia kar w 2021 roku, przypomnę, było nie zawieszenie uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak Państwo odbierają tę decyzję? Czy ona może być początkiem jakiejś zmiany w relacjach pomiędzy polskim rządem a instytucjami unijnymi? Czy ona po prostu jest jednorazowa i nic z niej więcej nie wynika, pani poseł? No cóż, ja to przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest dobra decyzja i dobra wiadomość dla Polski, bo lepiej płacić połowę kary niż całą karę. Natomiast ja jako obywatelska Polski oczekiwałabym jednak, że rząd zrobi wszystko, żebyśmy tych kar po prostu nie płacili. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której nasz rząd nie wywiązuje się ze zobowiązań, które sam na siebie przyjął. Bo zwracam uwagę, że to nie jest, widzi mi się, Unii Europejskiej ani opozycji, tylko to są zobowiązania, które przyjął premier Morawiecki w imieniu polskiego rządu, czyli zobowiązanie do zobowiązanie praworządność, pieniądze za praworządność oraz kamienie milowe w KPO. Dzisiaj nie dość, że płacimy kary, to jeszcze blokowane są pieniądze z Unii Europejskiej. Natomiast, więc ja oczekuję od rządu dalszych kroków, skoro instytucje unijne wykonały ten krok, który jest krokiem kompromisowym, który jest pójściem w pewnym sensie nam na rękę. Ale chciałabym też powiedzieć, że to jest dobra wiadomość dla Polski także na przyszłość, bo jeśli zmieni się rząd, a gwarantuję, że zrobimy wszystko, żeby się zmienił. To... Myślałam, że pani gwarantuje, że się zmieni. Nie, że to państwo zrobią to ta, wszystko. To ten krok ze strony TSUE pokazuje, że Unia Europejska jest otwarta na dialog, jest otwarta na kompromisy i jest otwarta na zrozumienie specyfiki polskiej sytuacji, jeśli chodzi o praworządność. Pan minister Janusz Kowalski, jak pan to odbiera? Złodziej, który kradnie 1000 zł albo kradnie 500 zł, nadal jest złodziejem. Unia Europejska, TSUE, Komisja Europejska okradają Polskę. Nie ma żadnych podstaw prawnych do nakładania tych kar. I zapowiedź szanownej pani Biejat jest zapowiedzią szczerą. Rzeczywiście, gdyby zmienił się, nie daj Boże, rząd i partia Razem z Platformą Obywatelską rządziłaby, to na przykład kopalnia Bogatynia dla elektrowni Turów natychmiast zostałaby zamknięta. To jest właśnie nasza podstawowa różnica. Oczywiście tak? Najważniejszą kwestią jest wygranie wyborów w 2023 parlamentarnych i 2024 w Unii Europejskiej. Wtedy na pewno nie zobaczymy pieniędzy ja nie dla Polski. Pani, po to, żeby rozliczyć eurokratów, Ursulę von der Leyen, która okrada Polskę, która atakuje Polskę, która nie reaguje na kryzys zbożowy. Czyli dla pana to nie jest wiadomość ani dobra, ani zła, bo jak pan powiedział... Unia Europejska mniej kradną, tak? Natomiast ta, można powiedzieć, mentalność, taka podległość, którą między innymi postkomunistyczna lewica, która ma to w DNA, prezentuje, jest mi całkowicie obca. Ale przepraszam, ja muszę panu przerwać, bo pan kłamie. Czy to premier Morawiecki, czy lewica zgodziła się na mechanizm praworządności? Ten mechanizm w tym przypadku nie jest zastosowany, pieniądze za praworządność i na kamienie milowe zawarte w naszym KPO. Nie słyszałem, żebyście atakowali Niemcy czy Hiszpanię za brak ingerencji w kwestie sądownictwa ze strony Komisji Europejskiej. Wy tylko atakujecie polski rząd i nie jesteście lojalni wobec Polski. Trudno. Teraz Marcin Kierwiński, nie chciałbym, żebyśmy mówili tak długo na każdy z tematów, bo jest ich kilka. Pan minister Kowalski. No był zaskakująco szczery. Tak, złodziej, który kradnie, niezależnie czy kradnie 1000 zł czy 500 zł, jest złodziejem. Pan zasiada w rządzie, który okrada Polaków. Proszę sobie powiedzieć, wie, z kim pan jest. Bo to ten rząd okrada Polaków. I ta decyzja... W jaki sposób okrada? Wie pani, no jeżeli gigantyczne pieniądze leżą i czekają na Polskę, a są blokowane przez takich ludzi jak pan Kowalski, no to jest okradanie Polaków z możliwości skorzystania z tych pieniędzy, z możliwości na lepsze perspektywy, z lepszej przyszłości. I prędzej czy później prędzej czy później za to odpowiecie. Mała, marginalna partyjka
wewnątrz podzielonej prawicy brokuje gigantyczne pieniądze. I ja się oczywiście bardzo cieszę z tej decyzji instytucji europejskich, bo to jest dobra decyzja, tak jak powiedziała pani poseł. Tylko problem polega na tym, że wy i wasz rząd okradliście już Polskę na prawie 2 miliardy złotych. 2,5. Prawie 2 miliardy. Dlatego, że te pieniądze są już bezpowrotnie stracone. Na pewno pan bezpowrotnie? 5 czerwca jest wyrok TSUE w sprawie... Bezpowrotnie, ale jeżeli chodzi o te kary, są bezpowrotne. Pan wie, co to znaczy 2 miliardy złotych? To jest budżet dużego miasta w Polsce. Tyle pieniędzy zabraliście Polakom. Tylko pani i to jest pan po prostu, zamknął, tak? Ale widzi pan, bo za to są ale może pan chwilę posłuchać. Ja wiem, że to pana bardzo, bardzo uwiera. Nie. I teraz zamiast opowiadać dyrdy mały i szukać naprawdę wojny ze wszystkim. Dyrdy mały, po ulubione weźcie, słowo posła Kierwińskiego. No to ale a jak to pani redaktor no, nazwać? No przecież no, można minister, słownictwa, minister staram się, ale żeby, jakkolwiek bym się starał, jak patrzę na pana posła panie Kowalskiego, to cały czas mi wychodzą te dyrdy małe. Teraz może pan posłuchać? Zróbcie wszystko, żeby pieniądze wreszcie trafiły do Polaków. Zrobimy. Polacy bankrutują, cierpią ze względu na waszą nieudolną politykę gospodarczą, nie mają za co kupić codziennych artykułów spożywczych, odchodzą z kwitkiem z apteki, a wy się bawicie. A pan się bawi w polityce. To wy za FIFO, proszę wyjść z piaskownicy to wy za i zafundować panowie. Polakom te pieniądze, które się Polakom dają. A teraz Bartosz Komnacki. Bartosz Komnacki. Już w tej narracji kryminalnej, no to złodziejami i zdrajcami są ci, którzy jeździli do Brukseli i prosili, blokujcie pieniądze dla Polski. Pan mi spojrzy koledzy z klubu nie jeździli do Brukseli i nie mówili, nie dawajcie im tych pieniędzy. My wygramy, to wtedy pieniądze będą. To jest zdradawstwo. To jest złodziejstwo. Panowie, na razie ja się wstydzę za moich gości, którzy bardzo krzyczą, a słuchacze nic z tego nie mają i widzowie też nie. Minister Kierwiński był taki pobudzony, więc ja odpowiedziałem w ten sposób, a teraz już spokojnie, ponieważ tutaj pani przewodnicząca... Woda tu jest, można się uspokoić. Nie mamy lisy, ale jest woda. Panie pośle, polecamy wodę. Panie pośle, pan nie pije tyle kawy, bo wtedy będzie ciekawszy program. Pani powiedziała, że pieniądze będą dla Polski w momencie, kiedy wygracie wybory. No otóż ta decyzja TSUE pokazuje, że pieniądze dla Polski tak czy owak będą. Już TSUE musi się wycofać, choć w ogóle nigdy nie powinien tych kar nakładać. I gwarantuję państwu, że po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy stworzymy kolejny rząd i kiedy Komisja Europejska i inne instytucje europejskie zobaczą, że po drugiej stronie są przegrani, z nimi nawet nie warto rozmawiać, bo przez 8 lat nie potrafią odbić władzy, odpuszczą i te pieniądze do Polski trafią, a zgadzam się z tym, że przed wyborami będzie to bardzo trudne, bo przecież... Co będzie, jak odbiją? Panie pośle, a jak odbiją władzę, to co pan wtedy powie? Nie odbiją władzy. Pani redaktor, poważnie, pani wierzy, że... Ale to nieważne, czy ja wierzę, czy nie wierzę. Opozycja, która ja pytam, ma czy pan kilku wierzy. Współprzewodniczących na lewicy, kilka ugrupowań w samej koalicji europejskiej, w PSL-u też, w klubie PSL-u, to nie jest tak, jak kiedyś jedno ugrupowanie. Pani wierzy, że te kilkanaście ugrupowań tworzy rząd, jeszcze będzie to rząd dobry dla Polski. Ale proszę zwrócić uwagę, jak pan Kowalski jest bardzo podobny do komunistów z lat 90. Oni też wierzyli, że nie stracą władzy. Proszę państwa, kilka minut programu i od razu taka awantura. Czy ja mogę o temat? Tak, pan może. Panowie już nie mogą. Panowie już nie mogą. Teraz może pan Marek Sawicki. Proszę bardzo. Nie, pani też nie może. Bardzo proszę. Pan nie może. Może pan Marek Sawicki. Panie ministrze. Nie będzie niemożliwe. Jakby idąc tokiem myślenia pana ministra Kowalskiego, to pytam, dlaczego wtedy, kiedy Komisja Europejska bezprawnie nie dała nam zaliczki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, Polska nie zaskarżyła tej bezprawnej decyzji Komisji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Mogła poskarżyć Komisję za bezczynność, bo Komisja nie uzasadniła pisemnie, dlaczego odmówiła nam wypłaty zaliczki. Nie było takiego wniosku. Dwa. Zamierzam złożyć wniosek do prokuratury na bezczynność ministra do spraw Unii Europejskiej, bo przyczyna dla naliczania tak wysokiej kary dotyczącej Izby Dyscyplinarnej ustała 14 lipca ubiegłego roku. 240 dni czekał minister z wnioskiem na złożenie go do Trybunału Sprawiedliwości, żeby odstąpić od naliczenia kary, no, zmniejszono z miliona do
pół miliona euro. Czyli straciliśmy 120 milionów euro przez 240 dni tylko dlatego, że minister do spraw Unii Europejskiej czekał ze złożeniem wniosku. Bo ta przyczyna... A on już był wtedy ministrem? Ale tak? Przecież jest ciągłość jakaś, nie? Pani redaktor, no tak, to, to jest ten sam minister. Rząd, ten sam premier. Więc ja tylko ale mówię, pan wie, że skoro Komisja przyczyna... Europejska odrzuciła ten wniosek. Pani redaktor. A TSUE tak jakby sam z siebie się zorientował, że za wysokie. Przyczyna ustała 14. 14 lipca znieśliśmy Izbę Dyscyplinarną i na podstawie tego wniosku złożonego 10 marca TSUE naliczył nam połowę kary, a nie całą. Czyli, panie pośle, mamy... stracone, wyrzucone na płacenie kar 120 milionów euro. A 120 milionów euro to jest 250 milionów złotych, a za 250 milionów złotych to pan doskonale wie, że można wybudować co najmniej 20 biogazowni o 1 megakar. Ale pan mówi, że te pieniądze nie zostaną zwrócone. Ale jeżeli przyczyny ustały, to jaki jest sens nie. i logika, żeby ale one pani, nie zostały pani redaktor, zwrócone? Proszę zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że przyczyny w części ustały. Mhm. Ale te przyczyny, które w części ustały, ustały już 14 lipca ubiegłego roku. Natomiast nie ma takiego mechanizmu, bo to wiem dokładnie od profesorów, mam ekspertyzę w tej sprawie już zrobiono, nie ma takiego mechanizmu, żeby nałożone kary i pobierane kary jakiemukolwiek państwu członkowskiemu były zwracane. Może ustać naliczanie tych kar, ale na pewno to, co już zostało pobrane, zwrócone nie będzie. I to już jest, panie pośle Kierwiński, ponad 2,5 miliarda złotych. Teraz minister Piotr Ćwik, jak to odbiera... Oni są winni za ale to te pieniądze. Minister Piotr Ćwik. Minister Sprawiedliwości. Walczyłam o to, żeby pan mógł mówić, teraz będę walczyć, minister Sprawiedliwości mógł złożyć ten wniosek na bezczynność komisji. Wtedy, kiedy komisja nam nie dała zaliczki. Przepraszam, to jest Piotr sprawa Ćwik. Prezydencka, więc proszę się pana jeśli, ministra jeśli mogę. Z Kancelarii Prezydenta. Może pan, proszę bardzo. Tutaj dyskusje i rozmowy, które wykraczają poza pytanie pani redaktor. Bardzo wykraczają nawet. Ile osób, ile ugrupowań reprezentuje Zjednoczoną Prawicę, ile reprezentuje kluby opozycyjne, które być może stworzą koalicję w nadchodzących wyborach. Nic o tym nie ulega. Nie ulega wątpliwości jeden fakt, że jest jeden demokratycznie wybrany prezydent, który realizuje zadania ważne, jeśli chodzi o Polskę, także w kontekście współpracy z Unią Europejską. I pan prezydent, chcąc rozwiązać sytuację pewnego konfliktu, który się stworzył, przygotował swój projekt ustawy. Ja przypominam, że ten projekt został położony na stole, złożony do parlamentu i gdyby wtedy został przyjęty, nie bylibyśmy w sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy. W 2017 roku. Zaś sprawa wycofania się TSUE po części z kar naliczanych to jest, rozumiem, sygnał do tego, że TSUE jako poszło po rozum do głowy i będzie się wycofywać z tego postanowienia, które zostało. Zobaczymy, jak będzie. Na pewno do tego wrócimy. A teraz wracamy do spraw zboża i innych produktów rolnych. Ja przypominam, że to nie jest program rolniczy. W związku z tym proszę o zwięzłe wypowiedzi, bo na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, fakty są takie, że jest porozumienie Polski z Ukrainą. Są rozmowy, kolejny etap polskiego rządu oraz rządów innych państw, które też są zainteresowane rozwiązaniem zbożowego problemu z Komisją Europejską. No i są też decyzje rządu co do pomocy rolnikom i co do łagodzenia skutków tego kryzysu zbożowego. Te skutki są takie... Znaczy te propozycje rządowe są dosyć skomplikowane, bo one zależą od różnych czynników. To może pan minister Kowalski powie, jaki jest klucz do tego zróżnicowania pomocy? Klucz jest taki, aby dotrzymać słowo, które padło 15 kwietnia w czasie Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, a więc efektywna tona sprzedanej pszenicy to mniej więcej 1400 zł, czyli dopłaty będą w okolicach po uwzględnieniu kwestii dotyczącej hektarów i dotyczącej średnich plonów około 400 zł. Do innych zbóż te kwoty będą się wahać efektywnie w granicy 200 do 250 zł, również w zależności na region. Ale najważniejszą kwestią jest to, że my potrząsnęliśmy dzisiaj Komisją Europejską. Mamy kilka tygodni i w tej sprawie powinniśmy mówić jednym polskim głosem, ponieważ najważniejsza batalia, która się w tej chwili toczy, jest to, jak będą obowiązywać przepisy unijne od 6 czerwca 2023 roku, czyli na najbliższy rok. I tutaj rzeczywiście Polska zbudowała koalicję węgiersko-słowacko-rumuńsko-bułgarsko
i tych nierobów z Komisji Europejskiej, a to z dwóch polityków Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska, bo chcę przypomnieć, że szefem Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen, a komisarzem do spraw handlu. Rolnictwa jest. Handlu. A do rolnictwa handlu, jest to? Handlu. Cła należą rolnictwa handlu. Jest polityk Europejskiej Partii Ludowej. Ale dzisiaj już pan nic nie mówi o Januszu Wojciechowskim, bo Janusz w jednym z wywiadów radiowych pan mówił, że on powinien się podać do dymisji. Janusz Wojciechowski ma w tej chwili ogromną szansę na to, żeby przekonać rzeczywiście Komisję Europejską po ofensywie polskiego rządu do tego, żeby w końcu się ruszyła i uznała, że tylko i wyłącznie systemowo możemy chronić polskie rolnictwo cłami. I takie jest również stanowisko wszystkich organizacji rolniczych. Od AgroUnii po Izby Rolnicze, każda organizacja rolnicza, każdy związek, każda branża mówi to samo. I oprócz oczywiście niestety opozycji. Opozycja wbiła nam teraz nóż w plecy 18 kwietnia, głosując za Fit for 55, niestety. Posłowie PSL-u też głosowali za tym w Parlamencie Europejskim. Nic pan na ten temat nie wie. Jak zdążymy, to o tym porozmawiamy. Na razie kończmy kwestię zboża. Więc naprawdę apeluję szczególnie do Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo Platformę to nie ma co apelować, bo zawsze są lojalni wobec Berlina, nie Warszawy. Starajcie się przekonać Ursulę von der Leyen do polskich argumentów. Mamy rację, mamy koalicję, cła na produkty rolne z Ukrainy muszą być systemowo nałożone. Marek Sawicki, czy sprawy idą w dobrym kierunku? Będzie ten kryzys rozwiązany? Żeby rozwiązać kryzys, trzeba znać jego skalę. Jak ja słyszę, że to jest 4 miliony ton zboża, to informuję. 1 lipca ubiegłego roku mieliśmy zapas zboża według GUS-u 6 milionów ton. Nasze zbiory są roczne w granicach 6-7 milionów ton więcej niż zużywamy, czyli kolejne 6. Jeśli nawet z Ukrainy wpłynęło 4, a wyeksportowaliśmy 3,8 miliarda, to i tak mamy do zagospodarowania ponad 10 milionów. Zawsze jest jakiś zapas, ale on jest za duży, tak? Ale jest za duży, no to nie jest 4, a to jest co najmniej 10 milionów ton. To jest teraz sytuacja. Znaczy 4 to chce pan minister Telus zdjąć z rynku, jak no chce zdjąć, ale nadal pozostanie w tych magazynach co najmniej 7-8 milionów, które będą zalegały i które będą zajmowały powierzchnię ewentualnie zakupowo. To jest jakby jedna rzecz. Druga. Pan premier Mateusz Morawiecki doskonale wiedział, jak były znoszone cła, co się szykuje na rynku polskim żywnością z Ukrainy, bo 24 czerwca, czy pan wie, że był powołany przez pana premiera rozporządzeniem 24 czerwca ubiegłego roku międzyresortowy zespół, skład którego wchodzi 8 ministrów i szef Agencji Rezerw Materiałowych. Ile razy ten zespół się zebrał i jakie były rekomendacje tego zespołu dla ministra? A wie pan, kto przewodził temu zespołowi? Minister rolnictwa, zgodnie z rozporządzeniem pana premiera. Więc no i spotkały się te zespoły. Ale 10 miesięcy i żadnych rozwiązań i nagle jak rolnicy stanęli na granicy, to mówimy, damy rolnikom 10 miliardów. Panie pośle Kowalski, za 10 miliardów złotych to można wykupić 10 milionów ton zboża po 1000 zł za tonę i rozwiązać problem. Zdjąć, wykupić, wysłać do Afryki i rozwiązać problem. Natomiast udawanie i okłamywanie rolników, że 4 miliony ton do żniwa wywiezie się polską koleją i polskimi portami, jest zwyczajnym oszustwem, dlatego że nie ma takiej logicznej możliwości. Jeśli do żniw wywieziecie jeszcze 1,5 miliona, dwa, to będzie naprawdę rekord i będę wam bił brawo. I jak pan minister Telus powiedział, że jak nie wywiezie do żniw 4 milionów ton zboża i poda się do dymisji, to niech już to zrobi. I niech już się zajmie tym Kowalski, bo wydaje mi się, że on jest trochę sprawniejszy od Telusa. O, ciekawe. Co za awanse. Piotr. Po mnie pan postawił sytuację trudnej. Pan minister Robert Telus naprawdę doskonale przeprowadza ofensywę i w tej sprawie mówmy jednym głosem, naprawdę. Po prostu panu wbił nóż w plecy, tak? Pan Marek Sawicki. Nie, ja tylko mówię, trzeba znać skalę i wtedy wiemy, jak je rozwiązywać. No, jeśli zespół był 10 miesięcy już, i nic nie zrobił w tej sprawie, no to teraz nagle pan premier się obudził i mówi, zrobimy i wszystko. Też nic nie zrobił. Pan minister Piotr Ćwik, jak się podobają te propozycje rządowe i w ogóle ta cała sytuacja, sposób jej rozwiązywania panu prezydentowi? Odpowiadając krótko i wprost, podobają się i to jest krok w dobrym kierunku, ale trzeba sięgnąć jednak wstecz i zobaczyć, jak to wyglądało historycznie. Była już przywołana tutaj kwestia uwolnienia ceł i ilości kontyngentów, które mogą trafiać na rynek Unii Europejskiej, rynek wewnętrzny, jeśli chodzi o produkty i przetwory zbożowe, przetwory rolne z Ukrainy. I nastąpił masowy wjazd tych towarów na teren Polski, ale także innych krajów sąsiadujących z Ukrainą. I pomimo mijającego czasu Komisja Europejska, strona unijna nie podjęła jednej wiążącej decyzji co do rozwiązania tego problemu, który nabrzmiewał. Ja też muszę tu historycznie no dobrze, powiedzieć, ale wina jest po stronie Komisji wyłącznie, czy to jest wina obopólna i rządu i Komisji? Pozwoli jeszcze jedno zdanie.
Temat ten stawał kilkakrotnie na posiedzeniach prezydenckiej Rady do spraw rolnictwa, podnoszony był przez pana przewodniczącego, obecnie ministra Krzysztofa Ardanowskiego, i wskazywany był jako problem, który należy rozwiązać. Dobrze, że tym tematem się zajęliśmy. Liczymy na to i liczy na to pan prezydent, że te deklaracje składane przez stronę rządową będą skuteczne. Pan minister Sawicki mówi, że nie uda się wywieźć tej ilości zboża, którą zadeklarował minister Telus. No, trzeba być dobrej myśli, że tak się stanie. Się da. Trzeba być dobrej myśli, że tak się stanie, i trzeba liczyć na to, że Unia Europejska podejmie konkretne rozwiązania, które też doprowadzą do dofinansowania tej trudnej sytuacji nie tylko w Polsce, ale także w pozostałych krajach, które odczuły zalew taniej żywności wpływającej. Jest w Sejmie jeszcze projekt ustawy o zwiększeniu udziału biokomponentów w paliwach pilnych. Tak, jest przygotowany na rządzie, złożyłem, wtorek. Złożyłem to już 2 miesiące temu minimum 7%. To jest 2 miliony ton zboża znowu, które można przerobić. Ostatnio, przepraszam, chciałam powiedzieć tylko, że ostatnio... Ta sprawa nas łączy. I ten, ostatnio ten pan mówił, że może mógłby rządzić z PSL-em. Ja to widzę, że jest taka koalicja. W sprawach polskiego rolnictwa mówić jednym głosem, tylko jedno zdanie. Rzeczywiście, ustawa o biogazowniach i w kwestiach biokomponentów będzie stawać we wtorek na rządzie. Ufam, że będzie przyjęta jeszcze w maju. I w tej sprawie liczymy też na dobre opinie pana Marka. Dobrze, dziś teraz pani poseł Magdalena Biejat, dzisiaj liderzy Lewicy mają takie spotkanie na Lubelszczyźnie poświęcone właśnie problemom wsi. Pewnie mają państwo jakieś swoje propozycje, ale ja bym chciała zapytać, czy chcą państwo pracować w tej komisji śledczej, jeśli ona powstanie do spraw właśnie tego zbożowego kryzysu, jego przyczyn? No, moim zdaniem trzeba tę sprawę rozwiązać i wyjaśnić, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, w której do Polski rynek wjechało bardzo dużo zboża. Zboża, przypomnę, które zostało określone jako techniczne, mimo że taka kategoria w ogóle nie funkcjonuje w polskim prawie. Nikt go nie badał, nie wiemy w jakim ono jest stanie, jakiej jest jakości. Zbadali Czesi bodajże. Tak, Czesi badali. Dobrej jakości. Tak, no ale zbadali to zboże, które wjechało do nich. Tak, u nas to zboże zalega, nie wiemy w jakim stanie jest w tej chwili. I rolnicy narzekają na to, że ceny zboża spadają, natomiast my nie odczuliśmy tego na przykład kupując chleb, tak? Więc gdzieś po drodze ktoś po prostu na tych spekulacjach zarobił. 12%, jak mi powiedział przed programem pan minister Sawicki, to jest... 12-18 w zależności. 12-18 to jest składnik ceny, to jest zboże. No i teraz dwa problemy, jakie mamy dzisiaj. To znaczy po pierwsze, rząd heroicznie dzisiaj rozwiązuje problemy, które sam stworzył. Rolnicy uprzedzali, że będzie problem już latem zeszłego roku. Już wtedy PSL miał bardzo dobrą propozycję, żeby nakładać kaucję na to zboże, które wjeżdża do Polski i która byłaby zwracana w momencie opuszczania kraju. To było dobre rozwiązanie, popierane przez rolników, które leżało na stole. Rząd po prostu jak zwykle udawał, że takich rozwiązań nie ma, bo ważniejsze jest to, żeby udowadniać wszystkim naokoło, że jesteście najmądrzejsi w całej wsi, niż korzystać z dobrych propozycji opozycji. Teraz mamy taką sytuację, że mamy ogrom zboża, z którym nie wiadomo co zrobić, które jest już na terenie Polski. I niezależnie, tak jak pan minister mówił, niezależnie od tego, ile tego zboża teraz wjedzie, czy ono zostanie skutecznie przewiezione, czy nie, to mamy w tej chwili bardzo dużo zboża, które już zalega i które zalegać prawdopodobnie będzie do czasu zbiorów. Ja czekam na tę ustawę, o której mówił pan minister, dotyczącą paliw, bo wygląda na to, że najlepszym rozwiązaniem teraz na to zboże techniczne jest po prostu przerobienie go na biopaliwo. Ale zobaczymy, jak sprawnie wam to pójdzie, bo ostatnio ze sprawnością działań macie troszkę pod górkę. I druga sprawa to jest kwestia wywiezienia tego zboża z Polski zgodnie z ustaleniami. Mam nadzieję, że tym razem uda wam się skutecznie zaplombować te wagony. Wygląda na to, że zorganizowaliście to lepiej niż poprzednio, ale mamy problem z przepustowością portów. I nagle ale się dowiadujemy... Ale podstawowy element odbiorca. Gdzie są te kontrakty na odbiór zboża? Ale w morzu nie wylądowało, prawda? Ale kończąc wątek portów, wczoraj gruchnęła wiadomość, że na przykład w rozporządzeniu, w którym są wypisane porty, z których to zboże może wypływać, nie ma portów w Kołobrzegu. Więc przepraszam, mamy problem z wywożeniem tego zboża. Ale minister Romanowski mówił, że już będzie uruchomiona właśnie przepustowość. No będzie, nie będzie, nie wiadomo, ale to jest po prostu jedna wielka fuszerka i chaos, tak? Wiemy, że jest problem od miesięcy. Rolnicy alarmują, PSL kładzie dobre rozwiązania na stole, a państwo się teraz obudziliście miesiąc temu, że jest problem. Jedno, no naprawdę. I jeszcze pracowane. Wydaje dobrze, się, że jedno zdanie, pan i Maciej Ja z szacunku dla propozycji PSL jeszcze w grudniu zapytałem się dokładnie o to, czy
jest możliwe wprowadzenie kaucji. I to niestety Komisja Europejska... Jest możliwe. Momencik. Komisja Europejska traktuje kaucję jako cło. Nie. I dostawalibyśmy dokładnie kary z CUE. W związku my zapytaliśmy się... A wie pan, i to rzeczywiście i kaucja momencik, są zwalniane, momencik, jak się, momencik. Jak i niestety granice. Jest rzeczywiście tak, że wasz komisarz do spraw handlu jasno traktuje kaucje, których nie ma w Europejskim Kodeksie Celnym, bo to jest prawo unijne, nie polskie. Wyłącza Komisja Unii Europejskiej. Oczywiście. Nie ma tego. Jedno więc rozmawiajmy o faktach. Każdy jedno zdanie, to czeka na ciebie. Dlaczego? Panowie, to dlaczego, to dlaczego wicepremier mniej Kowalczyk podpisał z rolnikami porozumienie, w którym kaucję wpisał? Nie, bo no, skoro pan wicepremier Kowalczyk walczy i o mało to, żeby tego, w końcu Komisja Europejska mało tego, uznała, że takie kaucje powinny i mało być tego, pan premier Kowalczyk, mimo że był ten zespół i mimo że wiedział, że mamy już miliony ton żywności ukraińskiej w polskich granicach, w grudniu z trybuny sejmowej nam mówił, że jeśli chodzi o pszenicę, to jest sto kilkadziesiąt tysięcy ton. W ogóle czym wy nas tu opatrujecie? Nie ma żadnego problemu. Nie, już koniec. Już nie ma żadnych zdań. Teraz Marcin Kierwiński. Czym się powinna zająć ta konkretnie ta komisja, którą proponuje kluby opozycyjne? Komisja śledcza. Przede wszystkim zobaczyć, kto na tej sytuacji zarobił. I dziwnym trafem jestem przekonany, zresztą pierwsze już informacje prasowe na ten temat były, że okaże się, że przez 10 miesięcy na indolencji rządu zarabiali kumple polityków PiS-u albo firmy związane z rządem. Ale pani redaktor, tu są dwie kwestie, dwie bardzo ważne kwestie związane z tym kryzysem zbożowym w Polsce. Pierwsza kwestia to jest kwestia wyjaśnienia, jak to się stało, że to zboże techniczne, jak powiedziała pani poseł, trafiło na polskie stoły. Zwolnione było z badania. Ale było zwolnione z badania, nikt tego nie badał. Zboże techniczne to jest zboże. Ja zresztą panu posłowi Kownackiemu tydzień temu cytowałem, jaki jest termin, co znaczy zboże techniczne. To jest zboże, które jest przeznaczone do produkcji pestycydów, biopaliw, zboże, które może to być biogazowe. Zakażone, zboże, które się nie nadaje do spożycia. A wy dopuściliście do tego, że to zboże trafiło prawdopodobnie na polskie stoły. Więc pierwszy aspekt... Prawdopodobnie, ale pan nie wie tego. Nie, nie. Znaczy, ja mam prawo nie wiedzieć, panie redaktorze. Cały problem polega na tym, że ci oto dżentelmeni związani z koalicją rządzącą, też nie wiedzą na ten temat kompletnie nic, bo nie są w stanie na ten temat odpowiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, że strona ukraińska, kraj ogarnięty wojną, wie, ile tego zboża do Polski wjechało. Polska strona, no kraj w Unii Europejskiej, mający tak świetnych fachowców jak pan Kowalski jako ministr, nie jest w stanie powiedzieć, ile tego zboża wjechało, gdzie to zboże wylądowało, kto na tym zarobił. No kompromitacja. Zagroziliście bezpieczeństwo Polaków. No i teraz jest druga kwestia, a mianowicie kwestia tych nowych rozwiązań, które proponuje pan Morawiecki i kwestia tych kolejnych obietnic, że zboże z Ukrainy zostanie z Polski wywiezione, że Polska będzie tylko krajem tranzytowym. To proszę mi powiedzieć, czym to się różni od deklaracji pana premiera Morawieckiego i pana kolegów z rządu sprzed 10 miesięcy? Przecież to były te same deklaracje. Te same deklaracje, będziemy krajem tranzytowym, pomożemy Ukrainie sprzedać to zboże do Egiptu, na Bliski Wschód. No wydaje się, że w XXI wieku nie ma prostszej operacji logistycznej, jak przewieźć towar z punktu A, czyli z granicy, do punktu B, czyli do portu i wysłać go. Nie ma prostszej operacji. Natomiast co... Wysłać go nie wiadomo do kogo, przypominam. Ale nie ma odbiorcy. To ja przypomnę, że politycy PiS-u mówili, że ten odbiorca jest, więc mówię o operacji logistycznej. To cała Unia mówiła, że jest i potrzebuje zboża. Afryka Północna. No a co zrobili geniusze z rządu PiS? Okazało się, że w drodze pomiędzy punktem A a punktem B, niezbyt skomplikowana operacja, pół tego zboża, albo nie wiem, w jakimś procencie 80%. To zboże wyparowało i nie wiadomo gdzie jest, a w jakimś procencie zarobili wasi kumple w różnych spółkach i spółeczkach. No to jeszcze się może okazać, że różni kumple zarabiali. Pani redaktor, proszę mi nie przerywać. Na razie... Ale ja nie przerywam, ja dopowiadam. Są bardzo, bardzo konkretne firmy wskazane. Są one bardzo blisko związane z politykami PiS-u. I to jest prawda. Jesteście partaczami. I dziś rolnicy nie mają żadnej pewności, czy te deklaracje, które składacie, jesteście w stanie... dowieść, czy jesteście słowa w stanie dotrzymać. Bo ja obawiam się, że na tym heroicznym rozwiązywaniu problemu, który stworzyliście, znowu się za kilka miesięcy okaże, że ktoś kilka złotych zarobił i znowu to będzie ktoś związany z wami. No taka jest brutalna prawda o tym, co robicie. Taka jest brutalna prawda. Znaczy, robicie skrajny bałagan.
ostatnie dwa to zdania. To są unijne przepisy. Nie. Obiecuję, że ostatnie dwa zdania. Robicie skrajny bałagan. My czy Unia Europejska? I skrajny chaos wy. My? I to jest bardzo zresztą... To Unia Europejska te przepisy przyjęła. To jest takie modus operandi. Niech pan posłucha, może się pan czegoś nauczy wreszcie. Pan się niech czegoś nauczy. To jest takie charakterystyczne dla rządu PiS-u. Wy wszystko wiecie najlepiej, potem generujecie bałagan, potem jacyś wasi kumple zarabiają dziwne pieniądze, a potem krzyczycie, że za pieniądze Polaków ten problem będziecie rozwiązywać. No to jest wasz modus operandi. Modus operandi tego wielkiego skoku i tak naprawdę na majątek dobrze. Polaków. Bartosz Kownacki. Kto zarobił, to się okaże i mam nadzieję, że pan będzie chciałam się rakiem. Chciałam zadać pytanie, ale pan już się wypowiada. Chciałam zapytać, czy pan się nie boi, że jednak ten kryzys może wpłynąć na wasze notowania na wsi, że jeśli się odpowiednio szybko i skutecznie nie uda wyprowadzić tego zboża z Polski i tego kryzysu nie zażegna się, jeżeli się ta pomoc zdaniem rolników nie okaże niewystarczająca. Panie co będzie wtedy? Po pierwsze trzeba pamiętać cały czas o kontekście. To nie Prawo i Sprawiedliwość wywołało ten kryzys, tylko wojna na Ukrainie, którą nie Prawo i Sprawiedliwość wywołało, tylko przyjaciel Donalda Tuska, Władimir Putin. To trzeba pamiętać. Od tego zacznijmy. Jasna to jest sprawa. Tak. I to generowało problemy, Rosja, które były ogromne w momencie mówi. Wybuchu tak wojny, kiedy rzeczywiście to było ogromne zagrożenie, że zboże do Afryki nie trafi, że Afryka będzie głodowała. To wywołało kolejny kryzys migracyjny w Europie. Kolejny dramat, nie będziemy mogli pomagać Ukrainie. Szukano rozwiązań. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, zgadzam się, że ten kryzys trzeba rozwiązać i tak jak inne kryzysy rozwiązał rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak rozwiąże ten kryzys. Straszyliście tym, że nie będzie muru na granicy polsko-białoruskiej, pieniądze zostaną rozkradzione. Panie pośle, proszę pojechać. Piękne regiony i zobaczyć. Jeszcze sprawdzimy, co się z tym pieniędzmi stało. Ja nawet cytowałem na posiedzeniach komisji te wasze banialuki o tym, czego nie będzie i co zostanie ukradzione. Jest i teraz będzie na granicy rosyjskiej. Straszyliście, że ludzie zamarzną, węgla nie będzie. To jest ogromne draństwo. Pan Tusk, pan i inni straszyliście, węgla nie będzie. Ile Polacy ja płacili za węgiel? Dobrze, panie to jest redaktor, draństwo, ale że pan nie rozumie, że chwilę. Polacy płacili więcej ja za węgiel. Rozmawiałem z emerytkami, które bały się, brały kredyty i kupowały węgiel po 4 tysiące za tonę, bo słuchały tej waszej idiotycznej narracji. Był węgiel, węgiel był tani i ludzie nie zamarzli. Rozwiązaliśmy ten problem. I tak samo ten duży problem zbożowy rozwiążemy i pozwolę się tu nie zgodzić z panem ministrem, posłem Kowalskim, który mówi, że to są nieudacznicy z Unii Europejskiej, a to są bardzo duzi udacznicy. Dobrze wiemy, że na tym zbożu ukraińskim zarabiają ogromne koncerny z Europy Zachodniej. Im zależy na tym, żeby cła nie było, więc to nie są nieudacznicy, to są ludzie... Niemcy, Holendrzy. To czuć pieniądze Europy Zachodniej i ich interes. Ale też trzeba pamiętać, że zarabiają... Że my tu pomagamy Ukrainie, ale też zarabiają przedsiębiorcy ukraińscy, też oligarchowie ukraińscy, też się dorabiają na tej całej operacji. Ostatnie. Tak, proszę. Musimy popatrzeć też o krok dalej, monitorując wywożenie zboża, żywności ukraińskiej poza granice Polski, co się będzie dalej działo na rynku wewnętrznym Unii, żeby się nie okazywało, że za chwilę to zboże, jako zboże już niemieckie, będzie trafiać z powrotem do Polski. Tego niewątpliwie musimy dopilnować. Oczywiście, że tego niewątpliwie ale że za odrą będą zdejmowane plomby zboża niemieckiego przecież. Będzie zawracało. Natomiast jeszcze tylko jedna podpowiedź, żeby nie była to tylko pomoc dla tych rolników, którzy sprzedali zboże po 15 kwietnia, bo część sprzedała w marcu na początku kwietnia i żebyście także wzięli pod uwagę polskie firmy, małe firmy, które zajmowały się skupem zboża od rolników, płacąc im po 1500 zł za tonę pszenicy czy 3200 za rzepak wyżniwa, nie kupowali ani tony ukraińskiego zboża i macie na to dokumenty, im też trzeba pomóc, bo oni są głównym elementem skupu zboża po żniwach. Jeśli oni nie ale zdaje się, że te propozycje też są... Nie, tego nie ma. Nie, dla przedsiębiorców nie ma, dla rolników są. I to dopiero dla tych, którzy sprzedali po 15 kwietnia. Właśnie chyba nie. Tylko jedna rzecz, inne suby pozytywna. Są. I ze z Polskim Stronnictwem Ludowym, i z Lewicą. Bardzo serdecznie dziękuję za deklarację w sprawie biopaliw, bo to jest bardzo ważna informacja dla rolników, bo więcej polskiego rzepaku i zboża będzie w polskiej benzynie. To będzie standard 10 jak w innych. No, zablokowaliśmy tę ustawę o zmniejszeniu udziału biokomponentów. Ja deklaruję w imieniu ministra Telusa i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że jesteśmy otwarci na wasze pozytywne zmiany w tej legislacji, która będzie w ciągu najbliższych tygodni przedstawiona w Sejmie, na przykład o biogazowniach i właśnie o biopaliwach i innych ustawach. Szukajmy dobrych rozwiązań w tej sprawie ponadpolitycznie. Jeżeli nawet pan poseł Kierwiński zgłosi dobrą poprawkę, jestem za.
No dobrze, to teraz przenosimy się na chwilę do Kijowa, a później do bazy Rammstein. I tam był Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. Spotkał się w Kijowie z prezydentem Zełenskim i prezydent Zełenski wyraził nadzieję na szybką akcesję Ukrainy do NATO. Później Jens Stoltenberg przed spotkaniem w Rammstein grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy powiedział, że właśnie wszystkie kraje NATO są za tym, żeby Ukraina stała się członkiem NATO. Później zaprotestował na Twitterze, można by powiedzieć, jak zwykle Viktor Orban. Ale właściwie, czy coś się wydarzyło w tej sprawie? Dlatego, że wiadomo, i tu zacznę od pana byłego wiceministra obrony, wiadomo, że dopóki trwa wojna, to nie ma o czym mówić. Nikt nie przyjmie Ukrainy do NATO, więc ta... Właściwie, jaką wagę ma ta deklaracja? Są rozwiązane konflikty na terenie Ukrainy, te konflikty graniczne, nie zamknięta ta sprawa, to Ukraina w NATO fizycznie być nie może, bo takie jest założenie tego sojuszu, ale to nie znaczy, że ta autostrada do NATO i pokazanie, wygracie tą wojnę, pokonacie Putina i będziecie w NATO. Nie jakieś gwarancje, nie jakieś opowieści, tak jak to było po rozbrojeniu Ukrainy z broni atomowej, tylko jasną drogę. Na to czekają również sami Ukraińcy. Oni czekają na to, żeby dać im perspektywę obecności w Unii Europejskiej i perspektywę obecności w NATO. I wtedy będą te morale, które pozwalają ponad rok już walczyć w tej wojnie, pozwolą kolejne miesiące, bo niestety ta, nawet jeżeli przyjdzie do ofensywy ukraińskiej, to boję się, że ona nie będzie tak spektakularna, że w przeciągu 2-3 miesięcy zakończymy tę wojnę, chociaż pewnie wszyscy, jak tu siedzimy, byśmy chcieli. I żeby tym ludziom dać perspektywę. Ludzie, którzy nie mają perspektyw, nie mają o co walczyć. Jeżeli mają tą perspektywę, chcą walczyć, są w stanie ponosić ogromne wyrzeczenia, bo dzisiaj zwykli mieszkańcy Ukrainy ponoszą ogromne wyrzeczenia, płacą własnym życiem, zdrowiem, niepewnością, tragediami. Jest to sprawa, rodzin. Czyli chodzi, na razie chodzi o symbole, o jasne deklaracje, ale to są deklaracje na przyszłość, a nie na teraz. Tak, ale teraz nie byłoby to fizycznie możliwe. Nie sądzę, żeby ktokolwiek się zgodził, by trzeba było zmienić całą zasadę funkcjonowania sojuszu. Czy ktoś chce coś z państwa dodać w tej sprawie? Ja tylko zwracam uwagę na to, że ta wojna nie będzie wojną krótko. Mówię to od samego początku, od roku czasu. Ona potrwa co najmniej jeszcze 3 lata. Jeśli chcemy mówić o prawdziwych, spełnianiu prawdziwych aspiracji Ukrainy na członkostwo w NATO, to trzeba jasno powiedzieć, że ta pomoc militarna, która jest w tej chwili kierowana z różnych stron świata, jest niewystarczająca, jest za bardzo limitowana, ostrożnie limitowana, tak jakby komuś zależało na tym, żeby ten konflikt trwał zbyt długo. Albo dostarczymy Ukrainie taką ilość broni, że oni ten konflikt rozstrzygną w ciągu 2-3 miesięcy, albo musimy się liczyć z tym, że przygotowujemy się na długą wojnę i także konsekwencje również gospodarcze w Polsce z tym związane. Ktoś jeszcze? Marcin Kieliński? Ja poproszę, bo co do analizy, że Ukraina oczywiście nie wejdzie do NATO jutro, pojutrze czy za tydzień, to pełna zgoda z panem posłem Kownackim. Natomiast ta symbolika, te gesty symboliczne w polityce międzynarodowej są szalenie istotne. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Polska musi być rzecznikiem sprawy ukraińskiej. To jest zresztą doktryna polskiej polityki nie od 10, nie od 20 lat, tylko przypomnę, to jest doktryna tak naprawdę z lat 20 jeszcze zeszłego stulecia. Ale bo tak przeszliśmy, pani redaktor wspomniała o tym, że bardzo dziwna reakcja pana premiera Orbana. Ja myślę, że to jest... Zapytał, co? No tak, ale to jest nie pierwszy raz pan Viktor Orban, no jednak jest człowiekiem, który poddaje w wątpliwość sens rozszerzenia NATO. No to ta podobne zachowania, podobna postawa towarzyszyła rozszerzeniu o Finlandię i Szwecję. Pewne decyzje trzeba z niego wyciskać. Dokładnie tak, więc tutaj i to... Nie w formie złośliwości, nie żebym się naprawdę wysłośliwiał nad politykami PiSu, ale to jest wasz główny sojusznik w Unii Europejskiej. Naprawdę przekonajcie go, że stanie po stronie Putina w tej sprawie to nie jest dobry kierunek. To jest bardzo ważny kierunek polityki zagranicznej, który wy powinniście zrealizować. To wy mówiliście o tym, że Orban jest naszym głównym partnerem w Unii Europejskiej. No to teraz wykorzystajcie te relacje. Nie może być tak, że Orban będzie de facto... takimi zachowaniami, grał w drużynie Putina. Zgadzam się w pełni z diagnozą pana ministra Marka Sawickiego, który postawił ważną tezę, że wielu państwom, niestety również w Unii Europejskiej, zależy na tym, żeby ten konflikt się przedłużał i żeby kiedyś wrócić do stołu negocjacji z Rosją. I dlatego ufam,
że to, co jest od wielu miesięcy kontynuowane i będzie kontynuowane, czyli zaufanie do pana prezydenta RP Andrzeja Dudy i uzgadnianie wspólnego stanowiska wszystkich sił politycznych, mówienie jednym polskim głosem po to, żeby mobilizować inne państwa unijne, to jest clue naszego sukcesu. Polska dzisiaj jest mocarstwem humanitarnym numer jeden w Europie i na świecie i w zakresie mobilizacji innych państw jesteśmy również liderem. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa. Kluczem do tego, aby Ukraina była jak najbliżej Unii Europejskiej, jak najbliżej NATO, jak najbliżej wolnego świata i jak najdalej od Rosji, jest wynik wyborów w 2023 roku, bo to wy zapraszaliście do NATO Rosję, to wasz prorosyjski Radek Sikorski i Donald Tusk zapraszaliście i klepaliście Władimira Putina. Miło było przed chwilą. Nigdy, jeżeli chcemy rzeczywiście wygrać wojnę, Donald Tusk, który w ramach deputinizacji powinien zostać postawiony przed Trybunałem Stanu, Radosław Sikorski, który po prostu prawie klęczał przed Putinem i go zapraszał do NATO, nigdy prorosyjscy politycy z Platformy Obywatelskiej nie mogą wygrać. Bo wy jesteście odpowiedzialni również za to, że karmiliście Putina różnymi sprawami, jak umorzenie miliarda złotych Gazpromowi. Dobrze, to nie jest tak, kampania wyborcza. Mogę dwa zdania? Obiecuję, że dwa zdania. Pan minister... Nie powiedział, że pan może, ale trudno, niech pan mówi. Bardzo pani dziękuję. Ja nie będę się odnosił do tego, co mówi pan minister Kowalski. Jest takie stare powiedzenie, że dzwon dudni, bo jest pusty. Dedukuję to panu. Natomiast w tej sprawie naprawdę nie potrzeba jakiegoś takiego zakapiorstwa politycznego, tylko rozsądku i równowagi. Dlatego naprawdę wykorzystajcie. Nie tak dawno, tydzień temu mieliśmy przemówienie pana ministra Raua dotyczące polityki zagranicznej. Wtedy pan Rau podkreślał, że sojusznikiem Polski są Węgry. Naprawdę zróbcie wszystko dzisiaj, żeby uspokoić Viktora Orbana, bo to jest główny przyjaciel Putina w Europie. To ja bym proponował, panie dyrektorze, zróbmy wszystko, żeby Niemcy rzeczywiście zaczęli pomagać Ukrainie. Zróbmy wszystko, żeby pan Macron nie jeździł do Chin nie zapytał, i robił życie. Zróbcie wszystko, bo... Nie, Piotr Ćwik. Ale to wy rządzicie. Panowie. To wy rządzicie. Ja tu rządzę, Piotr Ćwik. W Unii Europejskiej jest jeden zło. Ja tu rządzę, przepraszam. W tym studiu, proszę bardzo, Piotr Ćwik. A wielu przyjaciół politycznych Platformy Obywatelskiej zachowuje się ludzie. W sposób skandaliczny i dramatyczny, patrząc na interesy Ukrainy i Europy. Dobrze. Próbuję się przed Piotr głosem Ćwik, ja też próbuję. I skomentować pytanie, które zadała pani redaktor. Poza działaniami tymi humanitarnymi, które są realizowane, Polska jest w szpicy tych działań. Poza tym, że Polska jest hubem, wszyscy to wiemy. Ogromnie ważną kwestią jest utrzymanie wspólnej narracji, jeśli chodzi o NATO. Temu działaniu oddaje się w polityce międzynarodowej pan prezydent Andrzej Duda od wielu miesięcy i w interesie Polski jest, aby NATO mówiło jednym głosem, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy w NATO, ale także obecności Amerykanów na terenie Europy i wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego, ciągłego wzmacniania Ukrainy. I to są działania realizowane przez pana prezydenta. No dobrze, i mówiąc kolokwialnie, czy Viktor Orban powinien się ogarnąć? Ktoś mu powinien powiedzieć, żeby się ogarnął? Deklaracja sekretarza generalnego NATO kontra krótki komentarz premiera Orbana pokazuje, że na poziomie roboczym, jeśli spotkają się decydenci w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, trzeba wykonać jeszcze dużą pracę. Magdalena Biejat chce coś dodać? Tak, chciałabym tylko dodać, że naprawdę, panie pośle, mamy wszyscy pracę do wykonania i wszyscy wykonujemy tę pracę. I proszę się nie obrażać na to, że wzywamy pana, żebyście wy jako najbliżsi sojusznicy Orbana pracowali nad Węgrami, no bo po prostu to jest wasza odpowiedzialność. I jak pan poseł Kierwiński słusznie zauważył, potwierdził to minister Rau w Sejmie na ostatnim posiedzeniu. I naprawdę tutaj nie ma sensu, panie Kowalski, szukać winnych sprzed 15 lat, tylko zastanawiajmy się nad tym, co możemy dzisiaj wszyscy zrobić, żeby jak najszybciej doprowadzić do zakończenia tej wojny. Lewica robi to w swojej rodzinie europejskiej, wśród swoich partnerów, przekonuje również niemieckich partnerów Nowa Lewica do tego, żeby zmienili swoje stanowisko. Po waszej stronie też jest jakaś praca do wykonania. I na przykład, jeśli doskonale państwo wiecie, że ja jestem bardzo krytyczna w stosunku do tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, co robi pan prezydent Duda, ale tutaj uważam, że Pałac Prezydencki zachowuje się w sposób absolutnie
absolutnie wzorcowy. Wystąpienie pana prezydenta chociażby na forum ONZ-u w zeszłym roku było wystąpieniem także mojego prezydenta. I bardzo dobrze. I cieszę się, że w tej sprawie jesteśmy zgodni. Cieszę się, że w tej sprawie jest porozumienie. Pracujmy nad partnerami w Unii Europejskiej, żeby bardziej się zaangażowali właśnie w ten wysiłek zbrojny, bo dzisiaj jego ogromną część w Europie nieproporcjonalnie ponosi Polska i tak to nie powinno wyglądać. Mamy już niewiele czasu, różne tematy, no to wybiorę jednak ten program Fit for 55, dlatego że on ciągle wzbudza emocje. Premier Mateusz Morawiecki był na szczycie klimatycznym w Warszawie, na szczycie Together i powiedział podczas swojego wystąpienia, że przez ostatnie lata dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego w energetyce. Ale jeśli chodzi właśnie o ten program, minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że Polska nie poprze w Radzie Unii Europejskiej żadnego z aktów prawnych, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski w związku właśnie z Fit for 55. No i co, dobrze, niedobrze? Co państwo na to? Pewnie opozycja powie, że niedobrze, a władza powie, że dobrze, minister... bo opozycja głosowała w Parlamencie Europejskim za tymi właśnie rozporządzeniami. Pani redaktor, Fit for 55 podpisał i zgodził się na to w grudniu 2020 roku pan premier Mateusz Morawiecki. To, co było w parlamencie, to była kwestia aktów wykonawczych i zwiększenia środków związanych z ochroną klimatu. I my tam jako Polska możemy korzystać co najmniej z dwóch funduszy. To jest Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Klimatyczny. I łącznie z tych obu funduszy możemy uzyskać prawie 130 miliardów złotych. Więc to były wnioski i to były propozycje chociażby składane przez pana premiera Buzka, poprawka, i przez Adama Jarubasa. I ta poprawka przeszła. Ze strony, że tak powiem, rządzących, mieliśmy tylko weto. Nie negocjacje, nie poprawa tych warunków, nie poszukiwanie środków, tylko twarde weto. Więc zresztą Lewica i środowiska zielonych w Parlamencie Europejskim uważały, że propozycje tam zawarte są zbyt mało, że tak powiem, radykalne, zbyt wolne, jeśli chodzi o kwestie związane z klimatem. I teraz powiem tak. Nam są potrzebne pieniądze na modernizację sieci energetycznych. Pan premier Mateusz Morawiecki doskonale wie, czym jest klimat, bo to pan premier Morawiecki zaproponował nam w 2016 roku budowę miliona aut. To w zeszłym roku przyjmowaliśmy ustawę o budowie fabryki Izera. Tak, aut elektrycznych. Więc pan premier Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę, informuje nas o tym, potem niestety brak jest wykonawstwa. W ramach KPO... A może to chodzi o to, że sytuacja się zmieniła, że mamy inne teraz pani zadania, redaktor, że jest wojna. W ramach KPO i w ramach także polityki spójności mamy do dyspozycji kolejne łącznie około 500 miliardów złotych, 770 zresztą było eksponowane przez pana premiera, z czego co najmniej 36 powinno iść na zmiany klimatyczne i na energię odnawialną. I ten szeroki boom, o którym mówił pan premier, owszem, on się dokonał w polityce prosumenckiej tylko i wyłącznie fotowoltaicznej, ale jeśli byśmy politykę prosumencko-fotowoltaiczną w tej chwili uzupełnili chociażby w tych samych mocach przyłączeniowych gazownie szczytowe, to mamy zwiększenie i mamy więcej gości niż Marek Sawicki. To teraz będzie Janusz Kowalski, króciutko. Niestety Platforma, Lewica i niestety również PSL zagłosowali za programem gigantycznej... Zwiększenia pieniędzy na ochronę klimatu. Panie szanowny ministrze, za programem drożyzny. 189 miliardów euro to jest koszt, który poniesie Polska do roku 2030 i wszyscy Polacy na wdrożenie Fit for 55. Niestety w tej sprawie nie byliście po stronie Polski, polskich rolników, polskiego przemysłu, polskich pracowników. Koszty energii, ciepła, podatki na samochody, utrzymanie mieszkań będzie po prostu rosło. Proszę, nie chcę panu przerywać, ale nie rozumiem, bo pan mówi o pieniądzach dla Polski. Nie ma żadnych pieniędzy dla Polski. A ciekawe, dlaczego ich nie ma. Koszty dla Polski. Ciekawe, dlaczego ich nie ma. Może zablokowali. Dokładnie. Fit for 55 jest kosztem. To nie jest żaden pieniądz dla Polski. W zeszłym roku tylko i wyłącznie na unijnym systemie handlu emisjami straciliśmy per saldo 33 miliardy złotych na czysto. Te pieniądze wytransferowane zostały z Polski na transformację energetyczną innych państw. I w tej sprawie, bez względu na to, czy jesteśmy z lewicy, z PSL-u,
i nawet z Platformy powinniśmy mówić jednym głosem. Dobrze, a wy 4 czerwca Donald Tusk wzywa do tego, żeby manifestować przeciwko Donaldowi Tuskowi. Bo mamy dzisiaj mniej niż dwie minuty, Marcin Kierniński. Nie, Marek Sawicki, nie mówi. Panie pośle Marku Sawicki. Sprawa jakości powietrza, klimatu jest zbyt ważna, żeby bawić się tak jak Mateusz Morawiecki w takie koniunkturalne zmiany decyzji. Tak jak powiedział Marek Sawicki, grudzień 2020 rząd PiS-u, w którym zasiada pan Kowalski, który tutaj peroruje, zgodził się na te wszystkie rozwiązania. Dziś, bo idą wybory i znowu chcecie się ustawić jako antyunijni, jesteście przeciw. To jest zbyt poważna sprawa, żeby się tak bawić. To jest kwestia jakości życia naszych dzieci, naszych wnuków. Pana, czyli widzę, pan wspiera film. Czyli co, żadnych opóźnień. Już mówię, trzeba po prostu przestać tracić czas, zacząć rozwijać odnawialne źródła energii w Polsce, nie stopować tego, tak jak robił rząd PiS-u i skorzystać z pieniędzy europejskich, które na to są... naprawdę ostatnie zdanie. To jest kwestia nie tylko jakości klimatu, tylko odnawialne źródła energii. To jest kwestia też taniej energii dla Polaków. To jest dramat dla całej Europy i to jest ideologia, która spowoduje, że będzie wąska grupa bogatych, być może pan Kierwiński. Ale dlaczego to popieraliście? Reszta, która będzie, nie będzie w stanie nawet wyjść ze swojego domu, ze swojego siedzenia. Całe życie, jak 200-300 lat. Dlaczego to popieraliście? Ustalmy fakty. Premier się na to zgodził? Fakty są takie, że pakiet Fit for 55, zanim trafił na Parlament Europejski, był negocjowany przez premierów, przez ministrów waszego rządu. Wyście nie potrafili wynegocjować takich założeń pakietu, które uwzględniałyby polską specyfikę. Natomiast co zrobiliście teraz, wetując te wszystkie uchwały? Zagłosowaliście przeciwko 115 miliardom złotych z Funduszu Klimatycznego Społecznego na pracowników, na gospodarstwa domowe, który ma walczyć z ubóstwem energetycznym, który ma konkretnym ludziom dać pieniądze po to, żeby ich po kieszeni te rozwiązania nie uderzały. Jesteśmy już po czasie, jedno zdanie dla Polski. Minister Piotr. Pan prezydent Duda wielokrotnie mówił o tym, że opowiada się za rozsądnym miksem energetycznym. To po pierwsze, pan minister Sawicki wywołał temat porozumień paryskich. Jednak to, co było wpisane w porozumieniach paryskich wtedy i spojrzenie na to, że ograniczamy emisję, zostało teraz zastąpione likwidacją całkowicie paliw kopalnych. Więc to jest niedopełnienie tych zapisów, które znalazły się w porozumieniach. Dziękuję paryskich. Bardzo posłanka Magdalena Biejat, minister Piotr Ćwik, poseł Marcin Kierwiński, poseł Bartosz Kownacki, poseł Marek Sawicki, minister Janusz Kowalski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Panowie i panie sobie tu jeszcze rozmawiają, a my się już żegnamy. Do widzenia. Do widzenia.